Ostatnim mocnym akordem roku jubileuszu 150-lecia SPOEM był zjazd delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców w Wieńcu Zdroju koło Włocławka. Podsumowano ostatnie czterolecie, wytyczono plany na przyszłość i wybrano nową Radę Nadzorczą. Koleżanki i koledzy, patrząc na historię poprzednich 49 zjazdów i wysiłki naszych wielkich poprzedników, Wojciechowskiego, Mielczarskiego, Rapackiego, Strzeleckiej, widzimy, że zjazdy spoemowskie zawsze jednoczyły spółdzielnie na rzecz wspólnych działań i mobilizowały spoemowców do walki z przeciwnościami. Po stronie naszych wspólnych sukcesów okresu sprawozdawczego zapisuję fakt, że znakomita większość spółdzielni SPOEM obroniła się przed zagrożeniami wynikającymi z coraz trudniejszych warunków funkcjonowania w konkurencyjnej gospodarce. Potwierdzane przez GUS przychody spółdzielczości spożywców SPOEM w 2017 roku zwiększyły się do około 7,2 miliarda złotych. Znaczące inwestycje i modernizacje, innowacyjne rozwiązania organizacyjno-techniczne oraz sukcesywne wprowadzanie zmiany w działalności naszych placówek operatywnych świadczą, że SPOEM to nowoczesna firma, potrafiąca walczyć na konkurencyjnym rynku oraz rozpoznawalna marka, znajdująca uznanie konsumentów. Potwierdzają to liczne nagrody, wyróżnienia i społeczne uznanie na lokalnych rynkach, które Państwo otrzymujecie na swoim terenie. Naszym wspólnym osiągnięciem jest wprowadzenie i kontynuowanie sprzedaży marki własnej SPOEM. Działalność Krajowej Platformy Handlowej to realizacja zadań związków w zakresie wspomagania spółdzielni w ich działalności handlowej i okołohandlowej. Jednakże 120 spółdzielni aktywnie wspierających sprzedaż ponad 200 produktów marki SPOEM to stanowczo za mało. Dziś każda szanująca się sieć sprzedaje coraz więcej produktów pod swoim brandem, gdyż to buduje jej tożsamość, rozpoznawalność i jest źródłem dodatkowej marży. Spektakularnym sukcesem naszych wspólnych dokonań jest oddanie do użytku w 2015 roku i jego rozbudowa w 2018 roku pięknego, nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego Zorza w Kołobrzegu, będącego wspólną inwestycją związku i grupy 34 spółdzielni SPOEM. Jest to wizytówka spółdzielczości spożywców SPOEM, która powstała całkowicie ze środków spółdzielczych. Przykład ten udowadnia, że jeżeli chcemy, to potrafimy ze sobą współpracować efektywnie i mieć z tego pełną satysfakcję. A mam nadzieję, że już w 2021 roku również satysfakcję biznesową. Liczne grupy spółdzielców już odwiedziły nasz ośrodek Zorza i zapraszamy kolejne spółdzielnie i indywidualne osoby do korzystania i wypoczynku w tym obiekcie. Podkreślając wspólne nasze osiągnięcia, nie można nie zauważyć problemów, które dotykają naszą spoemowską organizację. Jest już niestety grupa spółdzielni, która ma duże trudności z utrzymaniem się na konkurencyjnym rynku. Chcemy w przyszłości poprzez przeprowadzenie ilustracji problemowych szybciej diagnozować przyczyny pogarszającej się sytuacji gospodarczej spółdzielni zagrożonych likwidacją. Potrzebna będzie jednak inicjatywa ze strony tych spółdzielni. Miło mi zakomunikować Państwu w tym miejscu, że jesteśmy bardzo blisko zarejestrowania zmian do umowy spółki Krajowej Platformy Handlowej i stworzeniu na jej bazie podmiotu, który zajmie się negocjowaniem centralnych umów handlowych przy udziale największych spółdzielni, agencji handlowych reprezentujących spółdzielnie i regionalnych grup zakupowych. Ostateczna decyzja udziału w tym projekcie będzie należała do spółdzielni, ale już dzisiaj zabiegamy o to, by jak największa liczba spółdzielni poparła ten projekt. Oczywiście po skonfrontowaniu obecnych warunków handlowych z tymi, które zaoferuje Krajowa Platforma Handlowa. Dajmy sobie szansę na synergię zakupową pod egidą naszego w pełni spoemowskiego kapitałowo podmiotu w formule bezpośredniego zaopatrzenia producent detal z pominięciem pośredników. Tu tkwi źródło poprawienia marży i lepszych cen na półkach sklepowych. Krajowa Platforma Handlowa to również wspomniana już oferta marki własnej dla spółdzielni. Chciałbym, aby zjazd zaapelował do wszystkich o włączenie się do sprzedaży i promocji marki SPOEM oraz jej jak największej obecności na półkach naszych sklepów. Gwarancją jest jej jakość i dobra cena, a dla spółdzielni możliwość uzyskania lepszych wyników sprzedażowych. Mamy też prawo oczekiwać od zrzeszonych spółdzielni zaangażowanych we współpracę z konkurencyjnymi grupami
poszanowania społemowskiej tradycji, znaku społem, czy też historycznego dorobku samej spółdzielni. Dlatego też aktualne pozostaje nasze dotychczasowe strategiczne założenie, aby we współpracy z partnerami zewnętrznymi zachować własną tożsamość spółdzielczą, suwerenność i niezależność. Mówiąc o współpracy z partnerami zewnętrznymi, chciałbym również zasygnalizować możliwość podjęcia współpracy międzynarodowej zarówno z organizacją European Community of Consumer Cooperative, Eurocoop, skupiającą 7 tysięcy konsumenckich spółdzielni w Europie i reprezentującą ich interesy wobec prawodawstwa instytucji Unii Europejskiej. Członkostwo w tym stowarzyszeniu daje możliwość wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy pomiędzy krajami członkowskimi w kwestiach od tożsamości spółdzielczej po najnowsze i najlepsze praktyki w żywności, handlu detalicznym, zrównoważonym rozwoju i polityce konsumenckiej. Mam nadzieję, że dzisiejsze wystąpienie prezydenta Eurocoop pana Matiasa Fiedlera przybliży nam potencjał i cele tej organizacji. Chcemy wzmocnić naszą obecność w social mediach, Facebooku i aktywnie prowadzić naszą stronę internetową. Zachęcamy również do takiego działania spółdzielnie, do przekazywania do związku informacji o waszych sukcesach i inicjatywach, nie tylko tych związanych z uruchamianiem nowych i modernizowanych obiektów. Musimy być obecni w przestrzeni medialnej, bo to buduje naszą tożsamość i wzmacnia wizerunek, zwłaszcza wśród młodych klientów. Pod nowym, pięknym standardem przezwyciężajmy wszystkie trudności i przeszkody. Jak dawniej, marka spółem zabłyszczy, jestem przekonany, na rynku i na polskich stołach. Wzmocni zaufanie i wierność Polaków. Szanowni delegaci, przedstawiłem w sposób ogólny sprawozdanie z działalności związku oraz program na kolejne czterolecie. Sądzę, że w dyskusji wzbogacicie państwo ten program nowymi pomysłami. Proszę jednak, aby były to pomysły realistyczne, przemyślane, takie, które mogą uzyskać akceptację przynajmniej większej liczby zrzeszonych spółdzielni. Hasłem poprzedniego zjazdu było jedność w różnorodności. Obecnie głośmy hasło różnorodność w jedności. Kończąc swe wystąpienie, pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom, kolegom, pracującym i działającym w zrzeszonych spółdzielniach za wasz twórczy wysiłek, za waszą aktywność i zaangażowanie w utrzymanie i rozwój spółdzielni, za współtworzenie potencjału społem, z którego w tych trudnych czasach powinniśmy być dumni. Dziękuję ustępującej Radzie Nadzorczej za współpracę i życzliwą pomoc w sygnalizowaniu trudnych problemów oraz ich rozwiązywaniu wspólnie z zarządem związku. Jestem przekonany, że dzisiejsze obrady będą merytoryczne, a podjęte uchwały w niektórych aspektach historyczne i przyczynią się do dalszego rozwoju naszej spółdzielczej organizacji. W naszych rękach nasza przyszłość. Od naszej współpracy i naszych decyzji zależy obraz spółdzielczości konsumenckiej za następne 4 lata, za lat 10 i za kolejne 150 lat. Ten ruch jest trwały. Ciąży na nas obowiązek jego kontynuacji i pamiętajmy, jaką spuściznę zostawili nam nasi przodkowie i czego oczekują od nas przyszłe pokolenia spółdzielców spod znaku społem. Jestem przekonany, że dzisiejsi delegaci na 50. historyczny zjazd społem sprostają tym oczekiwaniom i wytyczą dalszą drogę dla naszej wspaniałej organizacji, której mam zaszczyt przewodniczyć. Szanowni Państwo, bądźmy razem, bądźmy społem. Dziękuję za uwagę. Gościem zjazdu był prezydent Europejskiej Wspólnoty Spółdzielni Konsumenckich Matthias Fiedler. I want to congratulate you before this history of 150 years cooperation in Poland. Przede wszystkim chciałbym pogratulować Państwu tego jubileuszu 150-lecia spółdzielczości spożywców w Polsce. And it's a pleasure and a honor to be here and to celebrate it with you again after the big celebration of the last in September in Warsaw. I jest to dla mnie przyjemność i zaszczyt być tu jeszcze raz z Państwem po tych wielkich obchodach w Warszawie we wrześniu. We are also old, but not so old as you. My jesteśmy również starzy, ale nie tak starzy jak Państwo. We are the oldest cooperation association in Europe. We are founded in 1957. Jesteśmy najstarszą organizacją spółdzielczą w Europie. Byliśmy założeni w roku 1957. And even if we only have 20 members,
We represent a huge number of members, of consumer members. 34 million consumer members are represented by Eurocoop, and together we have an amazing turnover about more than 76 billion euro turnover each year. I chociaż mamy tylko 20 członków z 20 krajów, to reprezentujemy aż 30 milionów konsumentów w Europie, czyli tych członków osób fizycznych, a wszystkie nasze spółdzielnie mają ponad 76 miliardów euro dochodu rocznie. And for this one we developed, or we are developing in the moment, a new model for representing consumer cooperatives so we visit Europe. I dlatego budujemy teraz nowy model reprezentowania naszych członków na forum europejskim. And you are the first one, and you can see it because tomorrow we will present this in the board of Eurocoop, and in this way it is like a first presentation of this idea. Państwo będą tu pierwszymi, którzy mogą zobaczyć ten nowy model, ponieważ dopiero jutro zaprezentuję go na Radzie Eurocoop w Brukseli. Także wy jesteście pierwszymi, którzy to widzą. So we want to show that we are business organized, which is focused on members, with sustainable work, and that we are doing it in a social way. A więc te cztery aspekty naszej pracy to jest działalność na rzecz rozwoju biznesu, to jest działalność na rzecz członków, to jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz sprawy społeczne. And we want to show it to be with a lot of good examples from our members. And for this we need good examples, and of course we would be happy if we could add good examples from Poland. And we believe that we only together where we can work on it for a better future. I dlatego, żeby realizować te zadania, potrzebujemy jak najwięcej dobrych przykładów z różnych krajów. Też chcielibyśmy poznać dobre przykłady z waszego kraju, z Polski, żebyśmy mogli to w pełni realizować. So, I wish you a good conference. I wish your cooperatives all the best for the future. Make good decisions, and I hope to see you soon in our organization in Brussels. Życzę wam wszystkich dobrych obrad, dobrej przyszłości dla waszych spółdzielni i liczę na to, że zobaczymy was wśród naszych członków naszej organizacji. Dziękuję. Miłym akcentem zjazdu był list gratulacyjny prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który odczytała Irena Wukowicz-Kwiatkowska, dyrektor biura poselskiego Joanny Borowiak. Ogromny był również wkład ruchu spółdzielczego w odbudowę państwa polskiego. Warto też pamiętać, że wysokie stanowiska w Polsce Odrodzonej zajmowało wielu wybitnych spółdzielców, jak choćby ksiądz Stanisław Adamski, ksiądz Wacław Giziński, Zygmunt Chmielewski, Franciszek Stefczyk, Stanisław Tugut czy Stanisław Wojciechowski. W II Rzeczpospolitej społem stało się handlową potęgą, dysponującą największą liczbą placówek. I tak pozostało do dzisiaj, choć teraz wielkim wyzwaniem dla spółdzielni spożywców są zagraniczne sieci sklepów dyskontowych. Mam nadzieję i tego pragnę Państwu życzyć, że społem sprosta zarówno tej konkurencji, jak i innym zadaniom, które stawia przed nami dynamicznie zmieniający się świat. W tym, co niesie za sobą przyszłość, kryją się zarówno szanse, jak i zagrożenia. I oby polska spółdzielczość tym społem wykorzystała te pierwsze i ominęła te drugie, kontynuując chlubne tradycje i pomnażając bogaty dorobek. Osobom, którym zostały przyznane statuetki i wyróżnienia, gratuluję tego wspaniałego zaszczytu, będącego piękną nagrodą za pracę na rzecz dobra wspólnego. Zaś na ręce pana prezesa Ryszarda Jaśkowskiego pragnę złożyć gorące podziękowania dla Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem za życzliwą pamięć i zaproszenie na zjazd. Niestety wcześniej przyjęte zobowiązania oraz nader liczne obowiązki nie pozwoliły mi z niego skorzystać. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia. Łączę wyrazy szacunku Jarosław Kaczyński. Dziękuję bardzo i proszę przekazać panu prezesowi nasze też podziękowania i życzenia
wielu lat zdrowia i żeby wspierał właśnie polskie organizacje. Ja mam nadzieję, że uda się w tym czasie spotkać z panem prezesem, bo faktycznie polski handel jest zagrożony. Naprawdę jest zagrożony, tak jak mówiłem. Zresztą państwo to wszyscy wiecie, jaką mamy ogromną konkurencję, jak zagraniczny kapitał dotychczas był wspierany. Mamy podatek, który jest zawieszony od 3 lat. Nie wiem, czy będzie uruchomiony w przyszłym roku. Będziemy się tutaj starali z kolegą Bujarą jeszcze tę sprawę ruszyć, bo dalsze jakby oczekiwanie w tym względzie pogarsza naszą sytuację. Ten podatek miał nam pomóc, miał wesprzeć właśnie polski handel, bo ten podatek miały płacić duże zagraniczne sieci. Nie ma tego podatku. To wiadomo, że Sąd Unii Europejskiej przyznał rację polskiemu rządowi, że ten podatek mógł być wdrożony. Niestety odwołano się od tego do Trybunału właśnie Europejskiego i czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcia. No, niestety mówią niektórzy znawcy tematu, że może to potrwać do połowy przyszłego roku. Tak samo mieliśmy tutaj wsparcie, jeżeli chodzi o ograniczenie handlu w niedzielę. Została ta ustawa wprowadzona, wymaga ciągle i jest taka, mamy takie rozmowy w ostatnich przeprowadzonych tygodniach, że będzie w najbliższym czasie ta ustawa poprawiona, uszczelniona, ponieważ wiemy, że przypadek Lex Żabka niestety wszystkich nas denerwuje i jak najszybciej należy tę ustawę poprawić. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i no myślę, to tak mówiłem w swoim wystąpieniu, mamy trochę nowy układ w polskim parlamencie. Pojawiły się również partie, które zawsze deklarowały wsparcie dla polskiej spółdzielczości. Zobaczymy, jak to będzie. Podczas zjazdu wyróżniono 23 najstarsze spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców SPOEM. Zapraszam na scenę przedstawicieli najstarszych spółdzielni spożywców w Polsce. SPOEM w Warszawskiej Spółdzielni Spożywców w Śródmieście w Warszawie. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców Zgoda w Płocku. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Katowicach. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Zawierciu. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olkuszu. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sokołowie Podlaskim. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białymstoku. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Końskich. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nowym Sączu. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców Jedność w Częstochowie. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców Oszczędność w Mińsku Mazowieckim. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kraśniku. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Grodzisku Mazowieckim. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kole. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców Mazur w Łęczycy. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Radzyniu Podlaskim. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Krośnie. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Krasnym Stawie. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Międzyrzecu Podlaskim. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Pabianicach. SPOEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców Pomoc w Puławach. SPOEM Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Wola w Warszawie. Dla mnie spółdzielczość to moja spółdzielnia.
a spółdzielnia to ludzie, którzy ją tworzą, bo jak inaczej można powiedzieć, określić naszą organizację. Jest to stowarzyszenie osób, więc tutaj przede wszystkim pracuje się dla ludzi i ludzie pracują dla siebie. Pieniądze są środkiem do celu, a nie celem w samym sobie, więc jakby to określić, spółdzielczość, to są najlepsze organizacje gospodarcze, jakie mogą być w ogóle w gospodarce krajowej, bo tutaj widzi się wszystko, widzi się to, że pracuje się nie po to, żeby tylko pracować, ale pracuje się dla siebie. I teraz chciałbym, żeby pani pochwaliła się tą wspaniałą spółdzielnią. Oczywiście pracuje się, tak jak mówię, dla siebie, ale żeby to można było zrobić cokolwiek dla swoich członków, trzeba na to zarobić. No ale żeby zarobić, to musimy być dobrzy, bo w dzisiejszych czasach, w czasach tego jednak takiego podejścia materialistycznego do świata, w czasach kapitalizmu, trzeba zarobić pieniądze. Żeby zarabiać, trzeba być dobrym. No i staramy się, żeby spółdzielnia była faktycznie dobra, żeby dobra była nie tylko dla swoich członków, ale dobra była również pod względem gospodarczym. Czyli inwestujemy przede wszystkim, bo dzisiaj bez inwestycji